No to witam wszystkich w niedzielę 12 września 2021 roku. Jadymy na Ligocko-Familijno Rajza, czyli 10 rodzinny ligocki rajd rowerowy. No to taka komercyjna impreza. Nie lubię takich imprez, ale ta jest jedną z tych, na których raczej być muszę. Czemu nie lubię takich imprez? Więcej godania jak jeżdżenia i w ogóle więcej siedzenia. Taki bardziej, jakżeś to powiedział, komercyjne to jest. Z prawdziwą jazdą na rowerze nie ma raczej nic wspólnego, ale pamiętajmy, że należy to wspierać i należy zachęcać ludzi do jeżdżenia na rowerze. Organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ligoty, a współfinansowanego przez Urząd Wiejski w Czechowicach-Dziedzicach. Jest to 10 rajd, w tym roku niestety nie odbył się w związku z pandemią. I jakie cele nam towarzyszą? Towarzyszą nam cele propagowania turystyki rowerowej, propagowania sportu, rekreacji na świeżym powietrzu z rodziną, co przekłada się na dobre zdrowie i dobrą kondycję. Witam radnych gminnych. Była zapisana pani Krystyna Zioberczyk, nie wiem czy jest. Jest pani Krystyna Zioberczyk, pojedzie z państwem. Następnie pan Edward Duczek, radny. Nie wiem czy dotarł. Jest. Tak. Nie wiem, czy już dotarł do nas ksiądz proboszcz Zygmunt Wizia, bo też ma jechać, ale witam go już serdecznie. Następnie panów z Ochotniczej Straży Pożarnej z Ligoty i motocyklistów, panów na motorach, którzy będą zabezpieczać telefon. Dzisiejszy rajd, droga wiedzie do Łąki nad jeziora Łąka. Jeszcze zostały cukiereczki. Proszę podejść tutaj, mamy ładne cukiereczki. Kto nie otrzymał, być może, że taki przypadek był, śmiało podchodzić. Nawet jak dzieci wzięły cukiereczek, mogą wziąć sobie drugiego. Zapraszamy tutaj. Moi kochani, powiem tak. Rower to nie tylko pedały, dwa koła, kierownica, łańcuch czy rama, to również 1000 niezapomnianych, 1000 szczęśliwych wspomnień, zwariowanych przygód, nowo poznanych miejsc, a także najlepszych ludzi spotkanych po drodze. Rower to także, proszę państwa, jak sama nazwa mówi, pierwsza litera R, ruch, druga, oddech, trzecia, wolność, E, energia i ostatnia R, radość. I myślę, że ta radość nam dzisiaj będzie towarzyszyć. Mario Cipollini, włoski mistrz świata, powiedział, rower ma duszę, jeśli go pokochasz, da ci emocje, które nigdy nie zapomnisz. Oby tych emocji i tej radości nam dzisiaj nie zabrakło. Thank you.
zatrzymania w ciągu. Raczej nie. Ma tam motocyklisty. Ale faktycznie ten postój tam będzie ponad godzinę na tej łące? No coś takiego jest planowane tam. To jest długo, nie? No. Jazdy godzinę, postój godzinę. Tak jest, straż zablokowała i tak ma być. To jest główny tegrajdu, jezioro Łomca.
Żadna ligota. Tak jest. Zablokować ruch rowerzysta ma pierwszeństwo. Ale to jest straszne.
Nie chcę tego słuchać, ale to się będzie przyjechało. No jedna z najgorszych dróg w naszej gminie. Ale gmina nie jest ich 27, tylko Kolina. A ulica się nazywa Gminna, za brzegiem. Thank you.
pani zapytać, pani w samochodzie. Kami. Dał radę. Jest jedna osoba, proszę Państwa, wśród nas jedna, jedyna, która we wszystkich 10 rajdach wzięła udział. I tą osobę myślę należy szczególnie wynagrodzić. A jest ją i powitać brawami, jest ją Robert, zapraszamy tutaj. I proszę sobie wybrać nagrodę jako uprzywilejowany nasz stały uczestnik 10 rajdu i odebranie urzędowego dyplomu. Proszę sobie wybrać nagrodę. Następny, proszę Państwa, dziękuję bardzo panie Robejdzie, obyśmy to trwali do 20 i 30 naszego rajdu wspólnie. Proszę Państwa, następną podnoszą naszą jakby wyłonienie i przekazanie szczególnych nagród regulaminowi. Tak jak powiedziałem, najmłodszy uczestnik, który w ogóle jechał w koszyku, najmłodszy uczestnik samodzielnie, najstarszy uczestnik naszego rajdu i najliczniejsza rodzina. Może zaczniemy, proszę Państwa, od najstarszego uczestnika rajdu. Ja co prawda nie znam pana osobiście, czy jest z nami Henryk Stalnik. Zapisał się, ma 91 lat. Jeżeli jest, to zapraszamy. Czy jest pan Henryk Stalnik z nami? Tak? To zapraszamy serdecznie. Brawo dla najstarszego uczestnika. Proszę Państwa, to jest rajd, to jest impreza chyba jedyna w gminie, że od 91 lat do 8 miesięcy biorą udział nasi mieszkańcy. Super sprawa, dziękujemy panie Henryku. Super, dziękujemy. Jako senior otrzymuje wspaniały fotel, wypoczynkowy i statuetkę. Dziękuję panie Henryku i prosimy. Chcielibyśmy, aby pan z nami dalej uczestniczył. Z nami piękna sprawa. Grill, proszę Państwa, wchodowy dla całej rodziny, przy którym można będzie siąść cała rodzinka i wieczorkami rozkoszować się smakołkami z tego grilla. I ten szczęśliwy numerek to jest? 130. 130. 130. Właśnie widziałem.
Domu, no. Ale żeś wyrwał bidona, kurde, no. Ja nie mam. A my wygrali piłkę i na szczęście w plecach, bo teraz my mamy gdzie przepięć. O, to fajnie. Ale blisko było, ja mówię, wszystko dobrego, cześć. Ale to ty już 10 razy tutaj. Dziękujemy Państwu wszystkim. No, w sumie 11. W naszym rajdzie, 10. Ja jeszcze rok temu też byłem, ale nieoficjalne było. Jeżeli warunki na to pozwolą, to organizujemy następny 11 rajd. Zapraszamy. Tak, no to rajd zakończony, ale ja sobie jeszcze zrobię swój rajd. Bo jak wiecie, ją mam zawsze mało. Ale co najciekawsze, właściwie to była wręcz formalność, że Roba nagrodzony jako najbardziej aktywny uczestnik, który był we wszystkich rajdach, brał udział. Także fajnie. To było do przewidzenia, bo jednak takie rzeczy się zdarzają. A było moje uczestnictwo dzisiaj zagrożone. No właśnie z tego względu, że ten mój rower był przez blisko 2 tygodnie w naprawie. Robili support i robili mi stery. W międzyczasie gościu się pochorował i bez kur się to tak przeciągnęło. No ale całe szczęście, że zrobili. Jak już widzicie, jest dyplom, tak, dla mnie. Imię, znaczy nazwisko zakryłeś, bo nie chcę się, żeby to trafiło w ręce publiczne. No, ale to jest dla mnie, zresztą samiście widzieli. I tu jest nagroda, którą sobie wziąłem. Kolejny bidon do kolekcji. Fajnie, super. W Zaborzu jadę w tej chwili na ulicę Leśną do Chybia, gdzie podobno doszło do niestety tragicznego wypadku w trakcie rajdu samochodowego, gdzie zginęła pilotka jednego z kierowców, a sam kierowca jest w ciężkim stanie w szpitalu. Także chcę odwiedzić to miejsce i poniekąd, no, same rajdy samochodowe to nie jest nic złego, ale bezpieczeństwo jest najważniejsze.
Jademy do chałupy. O, coś tam się błysko. Niedobrze. Właściwie to już to mimo za bardzo znaczenia. Szlak roba jest już jakieś 2 km od chałupy. No cóż, dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję czytelnikom Czecho.pl, Gazety Czechowickiej, a także i moim widzom kanału Roba Rowerowo-Narciarski Świat. Chociaż z tym rowerowo-narciarskim światem to ostatnio trochę dziwnie było, bo pojawiły się też filmy z jazdy na rolkach, a i też inne filmy, mam nadzieję, się będą pojawiać. Jeszcze jest inna aktywność planowana, ale na razie nie będę gadać co. Tak, no to jeszcze dzisiaj witam Was wszystkich w poniedziałek, 13 września. Ja jadę z Czechowic, a przy okazji właśnie robię coś takiego. Moim zdaniem na drzewach tego nie powinno być, ale generalnie rzecz biorąc trzeba posprzątać po imprezie. Robię to bezinteresownie, nikt mi tego nie pozwał, ale trochę mnie wnerwia coś takiego, jak widzę, że jest to nalepione na drzewach. Nie powinno tak być. Ja wiem, że tu jest uczęszczana trasa i w ogóle, ale nie róbmy czegoś takiego. Szybki powyciągać, dobra. Nie róbmy czegoś takiego. Trzeba to sprzątać. Oczywiście nie, że wywalę to do lasa, tylko wezmę to ze sobą i wyciepię do Hasioka. Dobra. Ja byłem w Czechowicach dzisiaj. Załatwić se terminy też u lekarzy w związku z przebytym COVID-em i wyobraźcie sobie, dzisiaj jest 13 września. Prywatnie zapisali mnie na 6 października i na 28 października do kardiologa i do neurologa. I myślę, że w tym roku te badania się nie skończą z racji tego, że coś tam w sensie neurologicznym jest nie tak. Mam nadzieję, że w sensie kardiologicznym będzie wszystko w porządku. Zresztą byłem zaraz po COVID-zie na tych badaniach kardiologicznych i tam mi powiedzieli, że serce nie zostało uszkodzone. No i sprawa też tyczy się szczepienia. Rozważam opcję, czy się szczepić, czy nie. Wiele rzeczy wskazuje na to, że nie, ale też wiele rzeczy wskazuje na to, że tak. No może nie, wiele rzeczy wskazuje na to, że tak, tylko po prostu rząd nas do tego zmusza już w tym momencie. Niby tam zachęcają, niby coś takiego, ale w rzeczywistości to zmuszają. Więc decyzja ma być podjęta za niedługo. Wiem, że we wcześniejszych filmach gadałem swoje na temat szczepień i podtrzymuję to. Nie jestem zwolennikiem żadnego zmuszania kogokolwiek. Uważam, że jeśli chodzi o podjęcie decyzji o szczepieniu, to jest to tylko i wyłącznie decyzja danej osoby, a nie żeby rząd nakazywał. A niestety te nas zmuszają, bo powiedzieli, że pracodawca będzie miał prawo wysłać nas na urlop bezpłatny albo i też zwolnić. Albo też będą nas traktować jak skończone zera, jak nie będziemy zaszczepieni. Nie wejdziemy do jakichś tam kin, siłowni, basenów, jakichś tam obiektów użyteczności publicznej. Tak więc gratuluję pomysłowości rządzącym w Warszawie. Jak wiecie, ja jestem autonomistą górnośląskim, więc no, o rządzie warszawskim raczej nie wypowiadam się zbyt dobrze, niezależnie od tego, kto rządzi. Dobra, no rower fajnie wygląda, jest wymyty. Liczę na to, że dzisiaj uda się na noc do roboty jechać na rowerze. I polecam wszystkim, żeby jeździć na rowerze
No, w takich sprawach można powiedzieć urzędowych, jak widzicie, ja jestem w stroju normalnym, cywilnym, nie rowerowym, chociaż buty mam rowerowe i kask też mam na sobie, bo to jest rzecz moim zdaniem niezbędna, jeśli chodzi o jazdę na rowerze. I pamiętajcie, że zawsze, żeby jeździć rowerem, jak jest taka ładna pogoda, nawet jak macie jakieś sprawy na mieście do załatwienia, w urzędzie, gdziekolwiek, wybierajcie rower, bo to jest bardzo fajny środek lokomocji. Zero korków, zero jakichś zanieczyszczeń, zero stonio w korkach, to już powiedziałem, ale też i zero jakichkolwiek tam utrudnień drogowych, bo zawsze idzie objechać jakimś chodniczkiem, zawsze idzie objechać jakimś takim fajnym terenem, tak jak tu w Czarnolesiu, w lesie, gdzie jest cisza, spokój, jak nie jedzie pociąg oczywiście, gdzie przyroda jest tak blisko nas, wręcz na wyciągnięcie ręki można i dotknąć nawet. O, żołędzie są, widzicie. Ale nie róbcie takiego śmietniska, żeby ogłoszenia wieszać na drzewach. Wstyd mi trochę za to, bo to są ogłoszenia z naszego rajdu. Ale mam nadzieję, że organizator weźmie to pod uwagę i nie róbmy czegoś takiego śmietniska, bo to jest zaśmiecanie terenu. I miejmy to na uwadze.